Ten odcinek poświęcimy podstawom dekupaż. Wykonamy butelkę na nalewkę z taką zawieszką, a komplet jednocześnie jest dobrą formą zabawy. Dlaczego? Zobaczycie na koniec. Potrzebuję oczywiście szklaną butelkę oraz serwetkę, klej do dekupaż, lakier, przyda się również konturówka, ewentualnie jakiś brokat. Butelkę koniecznie muszę najpierw odtłuścić. Dobrze byłoby ją umyć gorącą wodą z płynem do naczyń, a następnie przetrzeć na przykład spirytusem. W tej chwili nakładam podkład, to jest grunt biały. Dzięki temu farba przy nakładaniu będzie mi lepiej przylegała do szkła, a drugi plus jest taki, że farba nie będzie odpryskiwała od szkła. Podkład do dekupaż daje nam również ten plus, że nakładając farbę, ta farba ładniej się rozkłada. Jeśli ktoś kiedyś nakładał farbę na szkło, wie, że farba potrafi się ślizgać. Trzeba nałożyć przynajmniej 3 warstwy, żeby to wyglądało ładnie. Tutaj dzięki temu, że ja zastosowałam podkład, mogę nałożyć jedną warstwę farby. Oczywiście ładniej to wygląda, jeśli są nałożone 2 warstwy. Pamiętajcie tylko, żeby to były 2 cienkie warstwy, żeby to nie były takie grube, nałożone warstwy, na przykład gąbką, od której będą się robiły takie wielkie purchle czy bąble. Teraz jak widzicie, wydarłam motyw z serwetki papierowej, usunę wszystkie warstwy, czyli zdejmę 2 warstwy spod spodu tej serwetki i zostanie mi tylko ta wierzchnia warstwa. Dodaję klej do dekupaż i dość szerokim pędzlem będę ten klej nakładała na butelkę. Nałożyć musimy na powierzchnię, która jest odrobinę większa od powierzchni serwetki. Po pierwsze, chodzi o to, żeby ta serwetka dokleiła się również na krawędziach, a druga sprawa jest taka, że serwetka przy przyklejaniu odrobinkę się rozciąga. Tutaj, jak widzicie, takim zdecydowanym ruchem przyłożyłam tę serwetkę do powierzchni butelki i od środka na zewnątrz rozsmarowuję klej, tak aby cała powierzchnia serwetki była doklejona. Oczywiście w tej chwili, kiedy już uporam się z serwetką, to muszę nałożyć drugą warstwę kleju, żeby to mi się ładnie z wierzchu zasklepiło. Pamiętajcie o tym, żeby te pociągnięcia pędzlem były delikatne. Oczywiście też, żeby pędzel nie był na przykład zbyt sztywny, niedomyty od kleju, bo wtedy serwetka Wam się ściągnie. Tutaj, ponieważ było białe tło, ta serwetka przepięknie nam się wtopiła. W tej chwili potrzebuję 2 takie motywy, jak widzicie, z tej samej serwetki, ale motywy od oczu razem z różkami w górę. Chodzi o to, żeby tę zawieszkę ozdobić tak, żeby wisząc mogła ona zmieniać jakby wizerunek poszczególnych postaci, to znaczy te oczka z różkami będą mogły być przesuwane i nad różnymi postaciami. W tej chwili dodałam sobie troszeczkę tej błękitnej farby na dole, a to, co teraz widzicie, to lakierowanie. Lakieruję lakierem akrylowym w wersji z połyskiem, ale ponieważ robię to pionowo i za chwilę poziomo, to jest taki sposób, żeby lakier zmatowić. Do momentu, kiedy on wysycha, cały czas pędzlem jakby wygładzamy jego powierzchnię, jednocześnie powodując, że otrzymujemy taką fakturkę pionowo i poziomo, pionowo i poziomo. Wychodzi taka fakturka, jakby to była faktura z tkaniny.
Butelka jest już wyschnięta, a ja konturówką, czy to białą, czy białą perłą, dorysowuję sobie śnieżynki. Gdzieś tam na górze butelki, mniejsze pomiędzy tymi postaciami z rysunku. Na koniec jeszcze kropeczki, czyli tak jakby padał śnieg. No i oczywiście po każdym motywie podsypuję bezbarwnym lub bezbarwnym opalizującym lakierem, przepraszam, brokatem. Ten brokat, dzięki temu, że ta konturówka jest jeszcze mokra, to on mi się tutaj ładnie na tych gwiazdkach, śnieżynkach przyklei. No i oczywiście te śnieżynki, jedne mniejsze, drugie większe, tak żeby było ciekawie. Tak jak widzicie, to jest taka prosta metoda od zewnątrz do wewnątrz. Także nie trzeba tego krzyżować, bo wtedy wychodzą takie linie pofalowane, czy to przecinające się. Rozciągamy konturówkę z poprzedniego nałożenia, no i te gwiazdki nie wychodzą zbyt fajne. Także ja proponuję tutaj właśnie te płatki od zewnątrz do wewnątrz pociągnąć, ewentualnie jakieś tam jeszcze dodatkowe zdobienia. Tu jak widzicie jeszcze kropeczki, czyli płatki śniegu takie malutkie. No a tutaj do przyklejonej, ozdobionej zawieszki, zawieszkę oczywiście z dwóch stron okleiłam tym motywem różkowo-reniferkowym czy oczkowo-różkowym. A w tej chwili, po tym jak ta zawieszka jest już sucha, dowiązuję dzwoneczki na jakiś taki cieniutki sznureczek czy nitkę oraz pomponiki. Ja tu wybrałam takie pompony z takimi opalizującymi niteczkami, także one dodatkowo błyszczą. No i dzwoneczki są dowiązane, natomiast pomponiki dokleję klejem termicznym. Żeby to nie było takie symetryczne odbicie, to dwa z przodu, jeden pomponik z drugiej strony. Też chodzi o to, żeby ta zawieszka nam się ładnie układała przy butelce, żeby ona jakoś tam nie sterczała. No i zawieszkę zawieszamy za szyjkę butelki, a gotowy projekt wygląda tak. Obiecałam, że będzie zabawny, wydaje mi się, że jest, ponieważ Mikołaj może patrzeć oczami reniferka. Jeśli spodobał Wam się ten projekt, to zapraszam do powtórzenia i zapraszam na kreateria.pl. Dziękuję.